Kolejna z naszych publikacji, ta dotycząca dostępnych w suwałkach miejsc schronienia dla mieszkańców, wzbudziła spore zainteresowanie zarówno w suwałczan, jak i radnego Wojciecha Pająka. Ten, po obejrzeniu mapy, podobnie jak my, doliczył się w mieście zaledwie jednego schronu z prawdziwego zdarzenia i, idąc tropem naszej publikacji, zauważył, że liczne grono mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych w razie potrzeby ukrycia się nie ma takiego miejsca. W Finlandii istnieje 50 tysięcy bunkrów z miejscem dla niemal 5 milionów ludzi. Tak sytuacja prezentuje się w kraju, który stara się być zawsze przygotowany na rosyjską inwazję. W Polsce sytuacja jest zgoła odmienna. W Suwałkach nie mamy cywilnych schronów, informuje prezydenta miasta w swej interpelacji. Opierając się na definicjach miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia udowadnia radny i wskazuje, że tzw. MDS-y, miejsca doraźnego schronienia, to osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami. Ukrycia to niehermetyczne budowle wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń lub dóbr materialnych przed różnorakimi czynnikami rażenia. Schron natomiast zgodnie z definicją jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej. Tłumaczy radny i zaniepokojony wskazuje, że taka budowla w mieście jest tylko jedna i to niewielka może pomieścić zaledwie 130 osób. Składam interpelację, aby już dziś przygotować suwałki do realnej ochrony mieszkańców przed klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami o charakterze wojennym lub terrorystycznym, pisze Wojciech Pająk i serwuje prezydentowi gotowe rozwiązanie. Już na etapie projektowania proponuje przeznaczyć na schron podziemie planowanego budynku mediateki, co do którego jeszcze nawet nie zapadła decyzja inwestycyjna, a coraz głośniej mówi się o konieczności przeprowadzenia w jej sprawie miejscowego referendum. Zdaniem radnego Pająka schron pod mediateką byłby dedykowany ludności cywilnej z zamieszkujących domy jednorodzinne stojące przy ulicach Szpitalnej, Rejmonta, Szczęsnowicza, Reja, Pułaskiego, Narutowicza i Żeromskiego. Nie sposób przewidzieć jak odniesie się do tego prezydent, ale o ile nie można odmówić słuszności pomysłu, to jego realizacja może istotnie wpłynąć na wartość tej potencjalnej inwestycji.